Hej wszystkim z tej strony ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable, jednak jest to troszeczkę inny odcinek. Zresztą po tytule już widać. E, słuchajcie, zachciało mi się przejrzeć, jakie konie zostały dodane w tym roku w 2020, jako że wielkimi krokami zbliża się rok kolejny. Jestem ciekawa, jak posunęła się do przodu animacja koni, które zostały dodane. I wybierzemy spośród tych wszystkich jednego który ma najlepszą animację, który ma najfajniejsze chody. No i po prostu takiego, który moim zdaniem jest najbardziej dopracowany. Oczywiście wy możecie się z moją opinią nie zgadzać, tak jak mówię, to jest tylko moja subiektywna opinia. Ja bardzo czekam na wasze zdanie w komentarzach, a tymczasem zapraszam do oglądania. Pierwszy koń, który został wypuszczony tego roku, był to Knapstrup. I powiem Wam, że do tej pory bardzo lubię te konie. Generalnie kosztował on na samym początku 750 star końców, więc naprawdę niedużo. I generalnie jego maści też są bardzo, bardzo ciekawe, tak samo jak animacje i wszystko inne. Jeśli chodzi o mnie, to bardzo udany koń, ale czy należy do? Tego top 5 przekonamy się na samym końcu. Pamiętam, że na tą aktualizację czekałam bardzo, bardzo długo, ponieważ Quarter Horsy to moje ulubione konie w realu i bardzo liczyłam na to, że tak jak lubię je w Realu, tak polubię je tutaj. Kosztowały one 950 star końców i no zresztą, jeśli chodzi o końcową opinię, to tak jak sama nazwa wskazuje, będzie na końcu i one zostały wydane 22 kwietnia. Następne w kolejce były konie pełnej krwi angielskiej. Mnie niestety ta aktualizacja ominęła, aczkolwiek nadrobiłam później i kupiłam jednego z tych pięknisiów, Także tutaj akurat nie, że tak powiem, nie jestem w tyle, jeśli chodzi o ich animację i całą resztę. Czy podobają mi się? Podobają, ale czy jakoś super mocno się wyróżniają? Nie wydaje mi się, żeby aż tak. No ale to jest tylko moja. Subiektywna opinia. Kosztowały 850 star Coinsów I lecimy dalej. I kolejne konie z listy zostały dodane 12 sierpnia i było to Marwari. Powiem Wam, że ja bardzo też czekałam na tą aktualizację, bo bardzo lubię te konie ze względu na ich no, nietuzinkowy wygląd, ponieważ ich uszka są. Strasznie, strasznie słodkie. No, i nie zawiodłam się, ale też jakoś nie byłam strasznie zachwycona nimi, z tego co pamiętam. I kosztowały one kosztują do tej pory 950 star Coinsów. I było bardzo dużo fajnych maści. Także to jest akurat um, jakiś tam plus. No, także lecimy Następnym dalej. Następnym koniem był dziki koń Jorwicki, który początkowo też miał troszeczkę inną nazwę. I to jest koń, który totalnie mnie zaskoczył, bo czegoś takiego nie spodziewałam się i już sama jego zapowiedź była no, dość taka, kurczę, ciekawa. Kosztuje 975 star końców i bardzo, bardzo dużo kolorów ich jest i one są naprawdę wyjątkowe. Także, tak lecimy dalej, tu już mamy 7 października więc jesteśmy bardzo, bardzo bliziutko grudnia ostatnimi końmi dodanymi w tym roku są konie fryzyjskie e, jeśli o mnie chodzi, trochę się zawiodłam ze względu na ich grzywę i ze względu na ich maści, które są dostępne ale to jest tylko gra też nie ma co wymagać realizmu Aż tak bardzo, no bo jak wiecie, konie fryzyjskie występują tylko w, no jakby karej odmianie. Nie ma tutaj takich jak są pokazane na obrazku. No ale tak jak mówiłam, to jest tylko gra. I te konie kosztują 950 Starcoinsów. Także lecimy z oceną, który jest najbardziej top w tym roku. Jeśli o mnie chodzi, to ten rok zdecydowanie należy do tego to przepięknego pana i jest to właśnie Dzikłusek Jorwicki. No i generalnie dlaczego? Z tego względu, że on ma dwie dodatkowe animacje, które zaraz postaram się wam przedstawić. Dodatkowo jest strasznie mm, Strasznie szczegółowo wykonany, każdy jego, każdy jego włosek, jego rzęsy oczy, chrapy, którymi rusza, czy nawet ząbki, które pokazuje, i język. Moim zdaniem, to jest koń, który najbardziej się rusza, jest najbardziej żywy na otoczenie. No, po prostu dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo i moim zdaniem, to jest najlepiej wykonany koń w tym roku. I teraz po prostu przejdźmy sobie, już po prostu się na nim przejedźmy. O, może tak, i pokażę Wam, właśnie, dlaczego moim zdaniem on jest najlepszy. I tak jak mówiłam, teraz zobaczymy sobie jego animację, raz jeszcze, pomimo tego, że oglądaliśmy to na aktualizacji. Jest co oglądać, tak naprawdę, moim zdaniem, jest co podziwiać, bo tego nie w każdym aspekcie, słuchajcie, są dopracowane. Po prostu każdy ich ruch, wszystko tutaj ze sobą współgra, żadna animacja w siebie nie wchodzi nawzajem. Eee, te uszka tutaj są bardzo ruchome, chrapki cały czas, oczy są bardzo żywe, szczególnie jak on stoi właśnie. No tutaj wszystko się dzieje, on jest taki bardzo właśnie żywy, co, cały czas coś, tutaj gdzieś się podskubuje, tutaj coś, coś się dzieje. Ta animacja kładzenia się to nie jest jedyna animacja, która tutaj jest. W ogóle to jest najcudowniejsze, moim zdaniem, w całym tym, yy, w całym tym koniu, że kosztuje no tak naprawdę nie aż tak dużo jak na to zasługuje dobra, bo teraz sobie przejdziemy do stępa i jeszcze jest ta właśnie animacja o której bardzo dużo ludzi zapomina gdzie to uszka są tak co chwilę jakoś inaczej nastawione na bok, tutaj coś, jakieś trzepanie główką no dzieje się tutaj tyle fajnych rzeczy naprawdę to jest koń, który zasługuje na medal w tym roku moim zdaniem koniecznie dajcie znać czy Wam się one podobają? Czy macie takie samo zdanie jak ja? I trochę zawiodłam się właśnie na tych fryzach, bo byłam pewna, że po tym, co SSO zrobiło z tymi konikami, fryzy będą naprawdę wow. No ale niestety, troszkę się zawiodłam. Także chyba to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapeczkach, komentarzach i subskrypcjach. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego! Trzymajcie się! Cześć!